Witam serdecznie, kochani. Zrobimy czytanie na nów księżyca w koziorożcu, który będzie miał miejsce 23 grudnia na naszym niebie. Przypominam, że nów księżyca w koziorożcu będzie pod znakiem przemiany. Teraz czas pożegnać się, kochani, z tym, co jest wam, co nie jest wam pisane lub z czym już się nie identyfikujecie. To, co naturalne, i na przykład z tego, że wyrastacie z pewnych rzeczy, zwalniacie miejsce na nowe doświadczenia, puśćcie zatem swoją potrzebę kontroli. Róbcie wszystko w zgodzie z samym sobą, bez presji, a wkrótce otrzymacie owocne rezultaty. Moja rada na ten nów: mniej pracy, znacznie więcej relaksu. I moi drodzy, powiem wam tak, czytanko będzie ogólne jak zawsze, także nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość i finanse. No i warto z tego skorzystać, ponieważ nów będziemy mieć 23 w piątek. To jest bardzo dobry czas na przyciąganie miłości, na manifestacje, na przyciąganie bogactwa, finansów, obfitości. Także zapraszam do zapisywania na rytuały. Będzie to dzień przed Wigilią, więc mam, kochani, tym razem dużo mniej osób do przyjęcia. Mogę zrobić taki rytuał dla maksymalnie 10 osób, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to kto pierwszy, ten lepszy, tak? No i dobrze. Zaczniemy po kolei. Zobaczymy. Najpierw czytanko dla raków. Zaczniemy od raków. Co dla was, kochani, na nadchodzący nów księżyca w koziorożcu? Szóstka kielichów. No ładnie. Pojawia się bratnia dusza. Pojawia się chęć wejścia w stabilny związek. Dzieci, rodzina będą dla was bardzo ważni, ale też pojawia mi się przy was nowa, stabilna osoba, kochani. Prawdopodobnie ryba, rak bądź skorpion z waszego trygonu. Nowy związek, nowa oferta właśnie założenia rodziny. Tutaj możecie mieć przy sobie prawdziwą bratnią duszę. Jeżeli taką osobę już znacie, a na przykład była rozłąka, no to ta osoba może się w najbliższym czasie pojawić, zamanifestować w waszym życiu. Macie przepiękne karty, bo wchodzicie na nową drogę. Rozpoczynacie wszystko od zera, z nową czystą kartą. Ja tutaj widzę raki, które już przeszły przemianę wewnętrzną i są gotowe do wejścia w coś stabilnego, w coś nowego, coś, co przyniesie wam tutaj dużo radości, dużo miłości. Przede wszystkim mamy kielichy, kochani. A one mówią właśnie o stabilizacji uczuciowej, o tym, że macie takie bezpieczeństwo emocjonalne i macie przy sobie osobę, z którą możecie tworzyć związek. Jeżeli takiej osoby jeszcze nie ma w waszym życiu, to ona się lada chwila pojawi. Możecie być pewni, że jest to osoba z przeznaczenia, która jest wam już odgórnie pisana. Ten nów koziorożcu pokazuje, że czas się uziemić. No i mamy tutaj królową pentakli, tak? To jest czas na uziemienie, na stabilizację. Jeżeli macie dzieci, one będą dla was również bardzo ważne. Teraz akurat mamy święta Bożego Narodzenia. Dzień przed świętami, przed Wigilią mamy właśnie nów. Także tutaj, kochani, karta zachęca do spędzenia czasu właśnie z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi. A dla osób samotnych właśnie będzie możliwość wejścia w nowy związek. Być może na dniach poznacie tę osobę, a może już ją znacie i po prostu teraz dojdzie do połączenia, do pojednania. Tu jest dużo miłości, dużo uczuć. Myślę, że bardzo romantycznie spędzicie te najbliższe święta. Życzę wam, kochane raczki, dużo miłości, akceptacji ze strony otoczenia i pamiętajcie, dbajcie o siebie, bo wy jesteście najważniejsi. Wesołych świąt. I zapraszam do czytań prywatnych, jeżeli macie ochotę, i oraz na rytuały podczas tego nowiu w piątek. Przyciągamy miłość i finanse. Liczba miejsc ograniczona bardzo mocno, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zobaczmy rybki. Rybki, rybeńki. Wow, moje drogie rybki. A wy będziecie wybierać pomiędzy dwiema osobami. Tu może pojawić się taka energia, że przychodzi ktoś, kto o was będzie walczył.
Wy macie jakąś taką blokadę, bo nie wiecie, kogo wybrać, ale przychodzi miłość. Przychodzi miłość, spełnienie uczuciowe, bezpieczeństwo emocjonalne. No, do niektórych rybek, do ich serca zapuka prawdziwa miłość, osoba z przeznaczenia. Ktoś może do Was wysłać wiadomość właśnie poprzez Facebooka czy Instagram. Ktoś może pojawić się też w Waszych drzwiach. Jeżeli na kogoś rybki czekałyście, na kogoś z przeszłości, to ta osoba może się teraz pojawić i zamanifestować w Waszym życiu. Natomiast rybki, przekaz jest taki, przestańcie czekać na to, aż coś się wydarzy, bo karta maga mówi, wszystko jest w Twoich rękach, działaj. Zacznijcie pracować na swoje cele. No i w tym najbliższym tygodniu po nowiu poświęćcie uwagę swoim przyjaźniom oraz interakcjom z otoczeniem. Wszystkie życzliwe gesty wykonane wobec innych wrócą do Was, kochani, z podwójną siłą, bo macie kartę Słońca. Jeżeli nów w koziorożcu wymaga na Was, abyście wyciągnęli do kogoś pomocną dłoń, zróbcie to, kochane rybki, bez mrugnięcia okiem. Mam wrażenie, że ten nów dużo zmieni w Waszym życiu. Będziecie, kochane rybki, teraz bardziej świadome tego, czego chcecie, świadome swoich pragnień i będziecie po prostu walczyć o siebie. Jeżeli ktoś był na Was wcześniej zablokowany, to teraz ta osoba może przyjść, przeprosić, wszystko wyjaśnić i możecie zacząć od początku wszystko z nową, czystą kartą. Kochane rybki, dużo miłości, wesołych świąt. Zapraszam do czytań prywatnych oraz na piątkowe rytuały przyciągające miłość, obfitość. Liczba miejsc bardzo mocno ograniczona, także kochani, zapisujcie się jak najprędzej. Koziorożec. No, jakie piękne karty. Prawdziwa miłość. Kochani, tu macie rybę, raka, skorpiona. Mocno trygon wody mi się zarysował. Może też być strzelec. Świętowanie, radość. No wiadomo, jest Wigilia, będziecie spędzać czas z bliskimi. Ale kochani, tu jest dużo miłości, dużo uczuć, dużo wsparcia ze strony otoczenia. To taki tydzień, kochani, pod znakiem przemiany dla Was, bo to jest nów w Waszym znaku. Pożegnajcie się z tym, co nie jest Wam pisane, tak? Całkowicie. Tutaj trzeba, kochani, rozpocząć coś, co przyniesie Wam dużo miłości, spełnienia, satysfakcji. Także nie bójcie się, nie lękajcie się, bo przychodzi do Was przeznaczenie. Ono zapuka do Waszych drzwi. I tu przede wszystkim widzę dużo miłości. Wy będziecie teraz skupiać się, kochani, na tym, co jest dla Was ważne. I powiem szczerze, że tak mniej będziecie poświęcać czasu na pracę, a bardziej po prostu przyjrzycie się relacjom z bliskimi, z przyjaciółmi, właśnie z rodziną. Dla osób samotnych może pojawić się ktoś z przeznaczenia. Osoba, która jest Wam właśnie odgórnie pisana. Także moje drogie koziorożce, tutaj oczy, uszy szeroko otwarte, bo szczęście jest za rogiem. Warto właśnie w tym czasie mieć oczy, uszy szeroko otwarte. Tu się pojawia coś całkowicie nowego i coś, co może po prostu otworzyć Wam całkowicie nowy rozdział życia, tak? Pozwólcie sobie, kochani, na poważne kroki do przodu. Jeżeli nagle pojawi się jakiś duch z przeszłości, jakiś eks, to niech zostanie tam, gdzie jego miejsce. Pozwólcie sobie na poważne kroki naprzód. Możecie teraz zrozumieć, że kochacie kogoś, kto do tej pory był tylko waszym przyjacielem. I nagle wszystkie role mogą się zamienić. Także, kochani, uważajcie tylko na przeszłość, bo ona może mocno deptać wam po piętach. Myślę, że w ogóle to słońce tutaj, ono wam będzie przyświecało. A że nów jest w waszym znaku, no to, kochani, będziecie naprawdę tutaj w najbliższym czasie odczuwać tą energię właśnie ciepła, spokoju, stabilizacji. Także naprawdę, kochani, pięknie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały piątkowe, liczba miejsc ograniczona, także zapisujcie się czym prędzej. Zapraszam baranki. Pustelnik, dziesiątka buław, dziewiątka pentakli. Kochani, czas odpocząć. Mieliście bardzo intensywny czas w życiu, być może przykładaliście dużą wagę do pracy, do stabilizacji.
I kochani, tu jest już taka kulminacja. Wy jesteście już tak przemęczeni, że te święta powinny po prostu Wam przynieść ulgę, spokój, ukojenie. Taki czas dla siebie, tak? Czas z rodziną, czas dla siebie. Widzę, że mocno się też izolujecie. Być może ktoś Was wcześniej zranił, być może tutaj pojawia się jakaś osoba z przeszłości, która jeszcze nie daje Wam spokoju. Postarajcie się pozamykać stare rozdziały, ruszcie do przodu. Nie pozwólcie, żeby ktoś miał wpływ na Wasze życie, tak? Bo w tym momencie po prostu nie otworzycie się na nic nowego. Także drogie baranki, mam nadzieję, że będziecie teraz bardziej dbać o siebie, o swoje zdrówko. Tu przede wszystkim widzę duże przeciążenie, więc kochani, zdrówko będzie w tym czasie najważniejsze. Przede wszystkim, jeżeli jesteście osobami samotnymi, singlami, no to powiem tak, jeśli chodzi o te święta, czas spędzicie przy najbliższych, być może właśnie będziecie chcieli troszkę oddechu złapać, ale jeśli chodzi o nowe znajomości, no to być może najprędzej podczas Sylwestra ktoś może się pojawić. Ale też widzę, że może macie do czynienia z jakąś panną, koziorożcem i być może z taką osobą po prostu w najbliższym czasie będziecie chcieli wejść w jakąś interakcję, bliżej się poznać i po prostu może to będzie też osoba z przeszłości, ale uważajcie na takich eksów, kochani, którzy byli toksyczni, bo też mogą się ujawnić, na chwilę pojawić i zniknąć, także na nich zwróćcie uwagę. I tutaj, drogie baranki, powiem Wam szczerze, że jeżeli jesteście w jakichś związkach, mam wrażenie, że ten związek Was uwiera, że ktoś Was tutaj oszukuje, mami, nie jest po prostu szczery wobec Was, ktoś może też być z Wami dla finansów, dla wygody, także zwróćcie uwagę na to, z kim jesteście i czy warto dalej to ciągnąć. Zapraszam Was, kochani, do czytań prywatnych i na rytuały piątkowe. Liczba miejsc bardzo mocno tym razem ograniczona, także, kochani, spieszcie się. Zobaczmy skorpiony. Do skorpionów przychodzi, kochani, jakieś oczyszczenie, przebaczenie. Być może wraca osoba z przeszłości, bo tu jest jakiś eks, eksowa. Ktoś, kto już był w Waszym życiu, kto już się zamanifestował, ale w tym momencie po prostu przychodzi. Być może chce się pogodzić, być może chce wejść na nową ścieżkę z Wami, zakopać topór wojenny i spróbować po prostu tej relacji od początku. Ta osoba będzie bardzo mocno myślała o tym, w jaki sposób Was do siebie przekonać. Tutaj też widzę, że Wasz dom przestanie być strefą komfortu. Problemy rodzinne wypłyną na powierzchnię, żeby pokazać Wam, co jest nie tak. Dopiero gdy uzyskacie pełen obraz sytuacji, znajdziecie sposób na załagodzenie tego konfliktu. Więc kochani, dajcie sobie czas, ale nie oddalajcie się od napięć wywołanych przez Waszych bliskich. Wbrew pozorom to właśnie Wy możecie zakopać topór wojenny podczas tych świąt, bądź też z kimś właśnie z przeszłości. Zapraszam Was, kochani, do czytań prywatnych oraz na rytuały przyciągające miłość, obfitość w piątek. I tak jak mówię, liczba miejsc bardzo mocno ograniczona, także kochani, kto pierwszy, ten lepszy. Zobaczmy wagi zodiakalne. Wagi mocno stawiają na rodzinę. Tu jest czas spędzany z rodziną, ale coś Was trapi, coś Wam nie pozwala, kochane wagi, spać po nocy. Mam tutaj takie zamartwianie się jakimiś problemami rodzinnymi, być może macie jakieś problemy z dziećmi właśnie, być może ktoś nie dojedzie na święta. Będziecie właśnie zastanawiać się, co jest nie tak, dlaczego ta osoba gdzieś tam utknęła w przeszłości, dlaczego się nie pojawia tutaj przy Was. Także tu jest też czas dobry na to, żeby załagodzić wszelkie konflikty, moje drogie wagi. No i ten tydzień będzie również testem dla Waszej cierpliwości, bo nów sprawi, że staniecie się bardzo emocjonalni i gdy na Waszej drodze pojawią się przeszkody, możecie wybuchnąć, ale w konsekwencji to też może wywołać poważny konflikt. Także uspokójcie się, zanim podejmiecie złe decyzje. Postarajcie się nie działać pod wpływem chwili. Poświęćcie proszę czas na refleksję i nie pozwalajcie, by Wasze serce rządziło nad rozumem. Także drogie wagi, zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały piątkowe przyciągające miłość, obfitość. Liczba miejsc mocno, mocno ograniczona. Zodiakalne lwy. Tutaj wieża, dziesiątka pentakli, cesarz, moje drogie lwy. Ktoś Wam się mocno przygląda, tu może być jakaś drobna kłótnia, sprzeczka podczas właśnie tych świąt, ktoś może mieć swoje racje, ktoś może po prostu wywierać na Was wpływ,
Może dojść po prostu do jakichś konfliktowych sytuacji, do kłótni, także kochani, zwróćcie na to uwagę. Też postarajcie się po prostu tutaj zachować zdrowy rozsądek, umiar, tak, nie kłócić się z nikim. Mam też wrażenie, że poczujecie się głęboko zainspirowani, aby zmienić waszą codzienną rutynę. Być może zechcecie ulepszyć swój świat, zaczynając właśnie od postanowień noworocznych. No i pomyślcie, co znajduje się na waszej liście priorytetów. Czy nadal tkwicie w relacji, która zabiera wam wolność? No bo trzeba żyć tak, abyście mogli być w 100% sobą. Pamiętajcie o tym. No i niech ta transformacja nowiu w koziorożcu nareszcie w was zajdzie i wskaże wam drogę do samorozwoju. Pamiętajcie, że też jesteście ważni i wasze potrzeby. I to powinno wam dać inspirację na najbliższy czas. Zapraszam do czytań prywatnych oraz na rytuały piątkowe. Liczba miejsc mocno, mocno ograniczona. Sprawdźmy zatem wodniki. Co do moich kochanych wodników. Wow, tutaj idzie, kochani, miłość, ale to taka miłość z przeznaczenia. Moje drogie wodniki, baran, lew, strzelec, ryba, rak, skorpion, tego typu energii, bo was jest dużo na kanale, więc też tutaj, kochani, dla każdego może przyjść inny znak, ale ja widzę u was dużą transformację, dużo miłości. Ktoś wychodzi z kielichem uczuć. I mam wrażenie, że ten nów w koziorożcu też może sprawić, że wasz dom przestanie być strefą komfortu. Może być tak, że jakieś rodzinne problemy, które do tej pory były ukrywane, wyjdą na powierzchnię, żeby pokazać wam, co jest nie tak. Tutaj przede wszystkim, kochani, jeżeli będą jakiekolwiek konflikty, ja widzę, że wy postaracie się je załagodzić, nie chcecie się z nikim kłócić, nie chcecie z nikim tutaj wchodzić w interakcje takie właśnie niefajne. Tu są dobre wiadomości dla niektórych, zaręczyny, pogodzenie się, ale też widzę, kochani, że możecie poznać bratnią duszę, osobę taką przeznaczeniową, czyli ktoś do was przychodzi, kto był wam odgórnie pisany, no i będzie takie fajne połączenie, dużo miłości, dużo uczuć, dużo wsparcia. Także moje drogie wodniki, macie piękny czas w końcu na to, żeby się uziemić i żeby po prostu zadbać o siebie, o swoje relacje. Spójrzcie na swoje relacje, jak one wyglądają i co można by w nich jeszcze ulepszyć. Także kochani, dużo miłości, wesołych świąt, zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały przyciągające miłość, obfitość właśnie w piątek. To jest dzień przed Wigilią, więc mam mało miejsc. Zapisujcie się, liczba miejsc ograniczona. Byki. Byczki, co do was idzie? Piątka pentakli, trójka mieczy, siódemka kielichów. To jest bardzo duże zranienie. Widzę, że wy coś przeżywacie, że nie możecie sobie z czymś poradzić. Ktoś być może was zranił, zostawił zadrę w waszym sercu. Tu jest zubożenie, strata. Być może nie dojdzie do spotkania z kimś z rodziny, być może nie będziecie w stanie do kogoś pojechać albo ktoś do was przyjechać. Natomiast widzę takie troszkę trudne emocje też, jakby ktoś was zranił. I myślę, że doświadczenia, które przyniesie ten tydzień, mogą całkowicie was odmienić. Myślę, że po tym nowiu odkryjecie siebie na nowo, dowiecie się więcej o swoim przeznaczeniu. Znakom ziemskim jak wy niełatwo iść w nieznane. Natomiast wszechświat teraz prosi was o waszą ufność. Zejdźcie z utartych szlaków, kochani, nie planujcie przyszłości. Jeżeli dacie się dobrowolnie poprowadzić przez los, otrzymacie od życia wspaniałe prezenty. I tu, kochani, przede wszystkim nie rozpaczajcie nad tym, co się nie udało, tylko manifestujcie dobre rzeczy, bo to wszystko dobre do was przyjdzie. Ja widzę, że wy jesteście w takiej sytuacji, że nie do końca wiecie, co idzie, czemu zaufać i czy to będzie dobre, bo czujecie się opuszczeni, zranieni, ale kochani, zaufajcie losowi. Idzie duża odmiana do was. Zapraszam, kochani, do czytań prywatnych i na rytuały przyciągające miłość, obfitość. W piątek liczba miejsc mocno, mocno ograniczona, więc kochani, kto pierwszy, ten lepszy. Zodiakalne bliźnięta. No, tutaj, kochani, ogień, stabilizacja. Ja myślę, że wy mocno się uziemiacie. Tutaj też jest jakiś gorący romans na horyzoncie, moje drogie bliźnięta. Myślę, że do was przychodzi ktoś zupełnie nowy, atrakcyjny. Myślę też, że atmosfera wokół was może być bardzo gęsta w tym czasie. Możecie nie przeczuwać energii nowych początków.
Nie dajcie się tylko proszę zdołować złym doświadczeniom, które przytrafiły Wam się w ostatnich miesiącach, bo może być tak, że jeden bliźniak w Was pragnie odpocząć i zakotwiczyć się w bezpiecznym miejscu, podczas gdy ten drugi domaga się zmian wymagających zaangażowania. To może być takie dziwne uczucie, ale ono na szczęście jest tymczasowe. Pamiętajcie o tym. Poświęćcie fazę nowiu na relaksację oraz pogodzenie się z teraźniejszością. Tutaj idą zupełnie nowe początki. Ktoś może do Was wyjść z jakąś propozycją, propozycja związku, jakiejś nowej pracy. Także tu, kochani, macie bardzo ładne energie, bardzo pozytywne. Przeczekajcie to wszystko i dajcie się ponieść losowi. Zapraszam do czytań prywatnych oraz na rytuały miłosne i finansowe w najbliższy piątek. Tutaj liczba miejsc mocno ograniczona, kochani. Strzelec. Co idzie do strzelców? Królowa Pentakli, Księżniczka Kielichów, As Mieczy, kochani. Nie dość, że stabilizacja, to jeszcze dużo uczuć, dużo miłości, jakaś szczera, otwarta rozmowa. Być może macie szansę wejść w jakiś fajny, nowy związek, który przyniesie Wam dużo stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli coś do tej pory manifestowaliście, to tutaj spełniają się Wasze, kochani, marzenia. Możecie otrzymać nową pracę, możecie poznać jakąś fajną osobę, z którą spędzicie miło czas. W tym tygodniu również brak dyscypliny może solidnie dać Wam się we znaki. Jeżeli nie przestrzegacie codziennej rutyny i nie praktykujecie swoich rytuałów, natychmiast odczujecie efekty zaniedbania, kochani. Bo niestety Wasza wrodzona spontaniczność nie sprawdza się we wszystkich dziedzinach, także poukładajcie swoje życie, jeszcze nie jest na to za późno. I w ten nów najlepiej trzymajcie proszę język za zębami, no bo niestety wypowiadanie odważnych myśli na głos tym razem na pewno nie popłaci. Może być tak, że nie każdy Was zrozumie, a Wy po prostu tą spontanicznością możecie kogoś mocno zaskoczyć, tak? Może być tak, że kogoś dopiero poznaliście i nagle chcecie się oświadczyć, zamieszkać razem i ta osoba może się przestraszyć, bo Wy mimo szczerych chęci po prostu wychodzicie z taką propozycją, a ta osoba po prostu no, może być zlękniona, tak? Więc no, co nagle to po diable, także kochani, uważajcie z takimi szybkimi decyzjami. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały przyciągające miłość, finanse podczas tego nowiu. Liczba miejsc mocno ograniczona. No i panny na koniec. Co dla naszych panien przychodzi? Papież, dwójka mieczy, gwiazda, kochani. Jeżeli z kimś był brak kontaktu, było milczenie, oddalenie, tutaj, kochani, przychodzi oferta stabilizacji. Jeżeli na kogoś czekaliście, no to się doczekaliście. No bo kto czeka, ten się doczeka, tak? Tu jest gwiazda, tu jest spełnienie marzeń, tu jest spełnienie w uczuciach emocjonalne. Kochani, no powiem szczerze, bardzo ładne karty tutaj. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, ona prowadzi do małżeństwa, do stabilizacji. Także możecie się spodziewać naprawdę niespodziewanych niespodzianek w najbliższym czasie. No i gdy ten nów wchodzi w znak ziemski koziorożca, możecie zakochać się w czymś ekscytującym. Mam wrażenie, że wasze serce zabije szybciej. Może być tak, że ktoś spowoduje, że będziecie mieć motylki w brzuchu. Możecie również odkryć jakąś nową pasję i nie będziecie mogli po prostu przestać o tym myśleć, o swojej przyszłości. Zastanówcie się proszę, co sprawia, że czujecie, że żyjecie. No i zamiast robić jakieś wielkie plany w tym tygodniu, pozwólcie sobie na swobodną ekspresję twórczą. Tutaj może ktoś przyjść naprawdę z fajną ofertą stabilizacji, albo ktoś z przeszłości, albo nowo poznana osoba i wywróci Wasze życie do góry nogami. Także drogie panny, dużo miłości, spełnienia, wesołych świąt Wam życzę, zapraszam na rytuały piątkowe przyciągające miłość, obfitość, liczba miejsc mocno ograniczona. Wszystkiego dobrego.